Wiesz co, no ja z marką Lego jestem związany od lat 30 paru, właściwie od 33. W ten sposób, że najczęściej po prostu jest to nadeptywany przeze mnie klocek na świecie, bo w swój nadepnąłem może ze dwa razy swój klocek i najczęściej w klocek Lego nadeptuję. Teraz mojego syna, kiedyś moje, a jeszcze wcześniej mojego brata klocki. To brzmi strasznie źle, że nadeptuję na klocki, ale tak jest. No ja zawsze miałem Lego w domu, jakieś różne, przedziwne, czy to niekatalogowane, czy to niekatalogowane. I zawsze Lego, jak byłem mały, to było jedną z moich ulubionych zabawek. W tej chwili widzę, że mój syn ma podobnie, no, że podobnie myśli, podobnie widzi to i jakby no też dzięki temu ma wzmożoną bardziej kreatywność i wyobraźnię. Czy jesteś ciekawy dzisiejszego filmu, który za chwilę obejrzymy? Szczerze nie jestem ciekawy tego filmu jakoś specjalnie, bo widziałem trailer i widziałem jeszcze parę innych rzeczy i akurat Ninja Go jakoś mnie specjalnie nie interesuje, natomiast mega zajebistym filmem było Lego Batman The Movie. I no jeszcze Lego The Movie było też świetne, gdzie Chris Pratt podkładał głos pod głównego bohatera. Tutaj mamy w Lego Batman, był Will Arnett, a tutaj nie wiem, widziałem, że Michael Peña coś tam robił i Dave Franco chyba podkłada pod głównego gościa głos. I tylko, że no oczywiście będziemy z dubbingiem oglądać niestety. Nie mogę nie zapytać u ciebie, jesteś znanym blogerem. Powiedz, skąd pozyskujesz właśnie widzów, że jesteś taki popularny, znany? Skąd? W jaki sposób? Może stąd, że nie prowadzę bloga, tylko nagrywam filmy na YouTubie i dzięki temu jestem jakiś szczery bardzo i mówię to, co myślę i po prostu nie pierdolę się w tańcu. No właśnie, może tak nie doprecyzowałem, chodzi, że jesteś znany właśnie tym YouTuberem i tak naprawdę ludzie chcą oglądać ciebie, twoje nagrania. Powiedz, co będziesz nagrywać w najbliższym czasie? Ojej, bardzo dużo rzeczy. Będę na pewno nagrywał z dupy numer 73, kolejny odcinek. Będę nagrywał z dupingi. Jeden będzie na pewno z reprezentacją Polski, z eliminacjami do Mistrzostw Świata. I no, mnóstwo rzeczy. Ja codziennie siedzę i nagrywam coś, codziennie o czymś myślę nowym i tak dalej, więc jakby ciężko określić, co konkretnie będzie za chwilę.